Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Panowie Generałowie, Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, wszyscy dostojni przybyli goście, żołnierze wielce, Szanowni Państwo, czcigodni księża kapelani. Wczoraj, 4 kwietnia, było święto Wojskowej Służby Zdrowia. Wojskowej Służby Zdrowia, która, śmiało można mówić, w Polsce ma swoją bardzo, bardzo długą tradycję. Cieszę się, że w związku z tym ważnym świętem mogę Państwa gościć dzisiaj w Pałacu Prezydenckim i tutaj, na tej sali, gdzie najczęściej wręczane są najważniejsze odznaczenia państwowe i odbywają się najważniejsze uroczystości, dzisiaj podziękować za służbę dla Rzeczypospolitej i dla pacjentów, podziękować za służbę dla wzmacniania bezpieczeństwa naszego i obronności Polski, podziękować za wszystko, co Państwo swoją służbą i pracą na co dzień niesiecie dla nas wszystkich i dla Rzeczypospolitej. Podziękować także, wręczając Państwu te odznaczenia, czego z całego serca gratuluję. Wojskowa Służba Zdrowia w Polsce, tak jak powiedziałem, ma swoją długą tradycję. To XVIII wiek, 1775 rok, kiedy Sejm podejmuje uchwałę o ustanowieniu generał sztabsmedyka. Potem król Stanisław August Poniatowski tworzy nowe stanowisko, generał sztabschirurga, który podlega temu pierwszemu wojskowemu lekarzowi Rzeczypospolitej. No niestety, niedługo potem zabory, nie było polskiego wojska, ale kiedy Polska i polskie wojsko odrodziły się w 1918 roku, marszałek Józef Piłsudski nie miał żadnych wątpliwości, że w bardzo szybkim tempie potrzebna jest znów Wojskowa Służba Medyczna, Wojskowa Służba Zdrowia i ona się bardzo dynamicznie w II Rzeczypospolitej rozwijała. Nikt chyba z ówczesnych rządzących nie miał wątpliwości, jak bardzo jest potrzebna, pewnie także i dlatego, że sami najczęściej służyli w wojsku i walczyli w wojnach, nieraz byli na froncie i wiedzieli doskonale, co to znaczy dla żołnierza szybka pomoc medyczna, że może ona nie tylko uratować życie, ale że może ona także uratować zdrowie i pomóc w powrocie, z powrotem na front, żeby można było dalej walczyć za ojczyznę, że ma ona znaczenie fundamentalne także dla morale żołnierzy, którzy biją się o bezpieczeństwo państwa, stają w jego obronie. Dzisiaj Polska Wojskowa Służba Zdrowia to 120 placówek, szpitali, instytutów, przychodni i innych, ale to przede wszystkim 6 tysięcy żołnierzy, którzy służą w Wojskowej Służbie Zdrowia i 13 tysięcy pracowników. To wielki potencjał, to wielu ludzi, którzy zostali przez Wojskową Służbę Zdrowia, przez wojskowych lekarzy, pielęgniarki, przez tych wszystkich, którzy w Wojskowej Służbie Zdrowia służą i pracują, uratowani. To tysiące czy setki tysięcy ludzi, których zdrowie zostało poratowane. To codzienna praca, służba dla pacjenta. Za tą służbę dla Rzeczypospolitej i dla pacjentów wszystkim Państwu, każdemu z osobna podziękowałem. Dziękuję wszystkim zgromadzonym na sali. Proszę, żeby koleżankom i kolegom, kiedy Państwo wrócicie do swoich placówek, swoim podopiecznym, podwładnym, w moim imieniu złożyć bardzo, bardzo, bardzo serdeczne podziękowania. Za ten codzienny trud Państwa służy przecież nie tylko dla polskiego żołnierza, nie tylko dla polskiego wojska. To jest trud służby dla Rzeczypospolitej, bo przecież macie Państwo także pacjentów, którzy bardzo często z wojskiem nigdy nie mieli nic wspólnego. A jednak Wojskowa Służba Zdrowia dzisiaj im pomaga, Wojskowa Służba Zdrowia dzisiaj ratuje ich zdrowie, Wojskowa Służba Zdrowia dzisiaj ich wspiera, żeby mogli bezpiecznie, sprawnie pracować w zdrowiu dla Rzeczypospolitej, wykonywać także swoje codzienne życiowe zadania. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Służycie Państwo w czasie pokoju. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie służył w czasie wojny, ale wiem o tym, że
jesteście Państwo przy naszych żołnierzach zawsze, także wtedy, kiedy oni w związku z decyzjami, które podejmujemy w ramach choćby Sojuszu Północnoatlantyckiego, jadą w różne miejsca na świecie i tam bardzo często w trudnych warunkach, tam w warunkach wojennych wykonują swoją służbę. Jesteście przy nich, wspieracie ich, uratowaliście niejedno życie. Ogromnie za to dziękuję. Chcę bardzo mocno podkreślić, że bardzo, bardzo, bardzo tą służbę doceniamy. Jesteśmy Państwu za nią ogromnie wdzięczni i życzę wszystkim Państwu, żeby ta służba dla Rzeczypospolitej, a także żeby Państwa wszystkie sprawy osobiste toczyły się jak najlepiej, żebyście Państwo mogli zrealizować wszystkie swoje plany zawodowe, swoje zawodowe ambicje, ale także swoje te zwykłe ludzkie marzenia, pragnienia, aby wszystko, krótko mówiąc, jak najlepiej się układało i w pracy, i w domu, i wszędzie tam, gdzie Państwo sobie zamarzycie. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za wspaniałą służbę.